droga praktycznie pusta. Zobaczcie, mam nagrody dla was oczywiście, bo część z chłopaków odbierze to osobiście i jednemu zwycięzcy zawiozę tą nagrodę osobiście. Słuchajcie, jedziemy na zawody kaszubski Marlin 2022. Zobacz, oni mają naklejki zapachowe, nie? Pocierasz i zapach balonu jest, nie? No raczej z tamtej strony sobie nie połowimy. Tam oczywiście mamy krzyż, czyli z tej strony bardzo duży wiatr. Tam jest bardzo płyciutko, więc tutaj taki life haczek, myślę, że sobie pójdziemy tam. Raz, że nie będzie wiało, dwa, że tam jest troszeczkę głębiej. No, to taki mały plan na dziś. Tak wygląda to o godzinie 7.30. Zawodników będzie oczywiście 50, natomiast się to rozpoczyna o godzinie 8. On dojechali następni, także zaczynamy. Ha, kolejna darowizna, tak jest, ale tutaj od Adriana dla Filipa, zobaczcie. Filipa, tak, zaczynała łowić z plaży, także... No niech ma, niech mu służy przede wszystkim. No tak, i to się chwali, słuchajcie. Młodzież mi wytrzymała, także mogę przekazać dalej. Bardzo fajna wędka, dzięki. Bardzo wielka. Fajna i bardzo czuła. Nie? Oczywiście nagroda z debaty. Żona wygrała, zobaczcie, a mąż odbiera, nie? I kto to jeszcze, powiedz, wykorzysta nad wodą? Też mąż. Tak jest. I to jest dobry podział obowiązków w domu, nie? A ja tak liczyłem, że wy nie przyjdziecie. Jak nie przyjdziemy. Nie ma takiej opcji. Tylko po co? Znowu przyszedł i znowu mi zgarnie pierwsze miejsce. Nie, się nie. Z takim wiodłem i nie. Dominik, żeby nie musiał mieć. Jest Wojtek, jest też nagroda z debaty. Yes. Proszę, dziękuję, bardzo. Dziękuję. Co tam u Ady słychać? Śpi obecnie, ale przyjedzie. Tu dziś? Dzisiaj będzie tutaj u nas z nami. To najpierw połowimy, a potem z Agą jeszcze pogadamy. Zobaczcie, jak fajnie. W imieniu organizatorów Sportowego Klubu Wędkarstwa Morskiego Badynki chciałbym powitać wszystkich zawodników, naszych dwóch juniorów tutaj przybyłych, którzy odważyli się powalczyć z dorosłymi. Okej, po odprawie. Najbliżej do łowiska mamy tu i tu mamy wiatr w plecy, czyli powinno być ok. Biorą. Zapytaj, patrz, tam już jeden siedzi w wodzie, zobacz jak daleko. Ej, ale o 10 zaczynamy, to jest Nurek. Tak? Tu jest? Nurek? Tak, tam tak, masz nurku, zobacz. Tu już było 4 stał. Oni ten, szukają złomu. Skuszysz, szukają. Nie, chyba skuszysz trzeba, nie? Tak? Kuszy albo szukają naszych przynęt na balonach. Albo. Mamy takie albo ładne. Albo naszych blachów urywanych. No. Co dzisiaj będzie killerem, powiedz? No nie wiem właśnie, kurczę. Osiukowi w dobie dano, nie? Najpierw jakąś taką, co można urwać, ponoć się rzuca, nie? No to. Okej, okay, no mamy dużo Kate surfingowców, tak żeście napisali w komentarzach. Latawcy. Nie wiem, czy to będzie widać, ale zobaczcie, tak z góry jest takie jasne, tam mamy jednego nurka i za tym nurkiem jeszcze hen jest drugie wypłycenie. Nasuwiemy się tam wbić. Jak się tam wbijemy, to nałowimy. Jak się nie wbijemy, to się utopimy. No nie jest źle, zobaczcie. Blachy już pływają. Tu Andrzej ma taką fajną spinningówę, zobaczcie, ona jest wysoka. A ta moja jest taka bardzo niziutka i zobaczcie, to wszystko jest już pod wodą. Uważaj na skipo. Tak jest. Mam nadzieję, nie będą tutaj zawracać. Chyba jest coraz płycej, co? Czy nie? Jeszcze. No, słuchajcie, to wygląda tak, nie? O, i bateryjki. I bateryjki w wodzie. No właśnie, Andrzej tutaj nas straszy, znaczy się mnie, bo my, tylko my tu jesteśmy, znaczy Krejzole, wszyscy zostali tam. Ale że będzie przypływ. To zaliczyłem, byłem w wodzie w Irlandii. Jedziesz samochodem rano i wszystkie jachty pływają w pierwszym marinie. Tak. Po południu wszystkie leżą w mule na kilu, słuchaj. Tak jest dużo odpływ. No, poczucie humoru, wiesz co. Słuchajcie, wszystko już pływa. Zobaczcie, tutaj mamy bateryjki od GoPro. Mam nadzieję, że to, że one się zamoczyły w tej solance, to się nic nie stanie, bo... Zakonserwują się. Tak, zakonserwują się, bo nie będzie dla was filmiku. Może tak, Andrzej, idź przodem.
Bo tam mamy wypłycenie na pewno, tylko kwestia tego, jak do tego dojść. Może ja spróbuję tędy. O. Słuchajcie, to nie ma co ukrywać, ja nie jestem jakiś wysoki, ale idę na palcach. Nie ma fali, tyle jest lepiej. Natomiast woda... woda zalała mi, zobaczcie, te przynęty, więc tu zaraz lifehack taki, co trzeba zrobić. Trzeba je po prostu potem spłukać wodą bieżącą. Jest wypłycenie, zobaczcie! Tak jest, płyciutko, ładnie. No, o! O, panie! Tylko, że następna, my liczymy na tą następną rewę. Podglądają nas, nie? Tak, Andrzej mówi, podglądają nas. Zobaczcie, konkurencja nas goni. W ogóle to powinno być nielegalne, nie? Żeby za nami chodzić, nie Andrzej? No, a tam mamy, zobaczcie, ile tych lotni. Ja mam nadzieję, że oni w nas nie wlecą. Że będą na nas mieli boczenie. Robi głębi znowu, wiesz? Chyba dalej przejdziemy, podejrzewam. Okay. Tu już jest dobrze, zobacz, bo tam jest płytko, głęboko płytko. Nie? Dobra, no, czyli tu jest, myślisz, już ok, łowisko. Dalej nie będziemy już zaraz. Okay. Baterie znowu będziesz moczył. Tak jest, baterie, zobaczcie, tak wiszą, czyli tak na pograniczu. Nie, znowu się zamoczyły. Jaka dupa. Boże, ty zobaczcie. Pięknie. A ten, te wszystkie pudełka są po prostu ciemne, normalnie ciemne. Okej, ale dobra, lecimy. Słuchajcie, coś, co się sprawdziło wiele lat temu. Coś takiego. Filipa ulubiona przynęta. Zobaczymy, czy dzisiaj da mi rybkę. Zobaczcie, takie akcenty niebieskie. Oczywiście już zerdzewiała. Dobra, słuchajcie, zmykamy stąd, nie wiem, pół godziny, godzina, może nawet nie. No było odprowadzenie, nie? I ty? Odprowadzenie, bo a tak sobie ten spadek był, ale to wszystko, jeden kontakt z rybą to... Tak. Chyba się może nawet nagrało, natomiast zobaczcie, jakie mamy tutaj warunki. Zobaczcie, tam ta strona, no to w zasadzie pływają pomiędzy nimi. Wygląda to co najmniej dziko. Dobra, ale ciśniemy na sam cypelek tam, zobaczyć. Okej, jest głęboko, zobaczcie. Tak głęboczko, a to jest dopiero początek. Po co myśmy tutaj wchodzili, nie? Do ryby. Jakie ryby? No i teraz wiecie co? I teraz ja czuję tą kurtkę grafa, co mamy. Jak ona jest mocno nasączona wodą, nie? Bo ja ją ubrałem źle, ja ją powinienem pod wodery ubrać, a ubrałem ją na... A, bo szybko poleciałem jeszcze siusiu zrobić, nie? No i tak się sfarciłem, ale teraz jest z 10 kilo, nie? No właśnie, też patrz. Kurna, no podziwiamy właśnie ich. A oni pewnie podziwiają nas. Kurczę, wymienianie baterii w wodzie w GoPro nie należy do najlepszych rzeczy. Ta jedna nie przeżyła tego wodowania. Zobaczymy, ile jeszcze nie przeżyje. Jesteśmy na cyplu. Mega tutaj ciasno. Okej, jest i pierwsze zielsko. A to oznacza, że jest dobrze. Zobaczcie, jak jest zielsko, na zielsku mamy jajka, balony. To znaczy, że jest ok. Tutaj będzie ryba. Podwiatr też jest słabiutko. Okej, pierwsza godzina łowienia i co? Zero. Ja wiem, ale kurczę, macie jakiś pomysł? Nie ma Adam? Ryby. Znaczy się... Nie ma ryby. Z jednej, jak i z drugiej strony nie ma ryby, bo nie widać, żeby się pojawiała. Tam nie mamy fali w ogóle. Fajnie wszystko widać i nie widać, żeby brona chodziła, tak? No, Krzysio? Totalna dupa może jest. Może jeszcze trochę, tam dalej spokojniejsza woda, może cieplejsza. Ale nie ma jej. Nie ma ryby, nie widać w ogóle brony. Tak samo tu. Z jednej, z drugiej strony próbowałem, jest wszystko na zero. To ja wam powiem, że ja miałam branie. Ale jedno. I Andrzej też, no i odprowadziły balonki. Tam no, troszeczkę dalej. Co z resztą? Ale to był strzał, żeśmy męczyli pół godziny to miejsce i nic, nie? Tragedia. No dobra, co teraz? Nie ma. Odpoczynek. No tam odpoczynek, odpoczniemy w grobie. Gdzie my idziemy, powiedz, Krzysiu? Myślę, że tam w stronę Cypru. A ja myślałem o Cyplu, żeby wejść na Cypl i pójść z wiatrem. No tam Andrzej właśnie, tam zobaczcie, na samym końcu jest, ale tam jest wypłycenie. No.
No. I wejść tam, bo poszukać na płytkiej wodzie. Krzysiu, idziemy tam? Ja myślę, że tam. To idziemy. Tam spokojniejsza woda. Tam nie. Już byłem. I tam nie ma. Nie ma. Bo tam byłem. Wszystkie żyło, że w Orłowie wczoraj tylko tam ciszej było. Też tam spławiały się. No, no. Jak wędkarze stali półkolem, to za plecami po prostu się było widać. Okej, okay, ja myślę... Falowanie. Ja myślę, zobaczcie, tutaj mamy nawet presję bardzo dużą. Chyba z Krzysiem pójdę, wiesz co, tam, na zatoczkę. Ja to też cofnę zaraz. Może bardziej pod nachylinki, tam żeby ludzi nie było. No. Każdy tu pałuje, tak? Nie widać. Czyli ludzi jest kupę, każdy pałuje tą wodę. A efektów nie ma. Efektów wydaje nie mi się, że woda się boi, tak? Może tak. No dobra, słuchajcie, wysłaliśmy Andrzeja na zwiady. On jest wysoki, także go tam raczej się nie utopi, co? Krzysiu? No raczej nie. A my tak sobie... spojrzymy, jak on przejdzie i my damy radę. Tak jest. Tam gdzieś, zobaczcie, hen w oddali łowi Mirek Gola. Nie mam pojęcia, jak on tam doszedł, ale zobaczcie, jak Andrzej ma już pod pachy prawie wodę, to ja jestem dużo niższy od niego, to mi się po prostu woda przeleje, nie? Teraz dopiero będzie przychodził rewę. Tak, ale to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest, zobaczcie, tu cały czas na desce z żaglem pływają, także jest tylko taka jedna opcja, żeby przejść tam do Mirka i tam z samej krawędzi łowić. Kurde, nie wiem co teraz, on da radę. Próbujemy tu bokiem? To dzisiaj będą straty, słuchajcie, podniosłem całą kamizelkę, tak jak widzicie, mam wodę na GoPro, a to oznacza, że no, że będę miał wlewkę, jak nic. Aha. Dobra, dalej nie dam rady. Nie ma opcji. Chyba, że spróbuję bardziej tędy. Okej. No. Jakby minimalnie płycej. No tak powiem, ekstremalnie już będzie. Ja nie dam rady. No, nie da rady. Okej, okay, słuchajcie, no próbowałem, ale... ale słuchajcie, no nie da rady, leje się woda. Kurczę, jak się przeleje, to będę miał tak ciężko w środku, że nie dam rady już powędkować. Ale może to był dobry patent tam wejść. Kurde. Słuchajcie, nie ma opcji tam wejść. Znaczy się w tych moich spodnich butach i przy moim wzroście woda nalewa się bokami, natomiast stwierdziłem właśnie, że zalałem kluczyk samochodowy. I zobaczymy, czy do domu wrócę. Także no, zobaczymy. Komórka chyba jeszcze działa, bo mam takie coś, zobaczcie. Sprawdźmy. Tak, komóra działa. Jeszcze. No nie. Kurde, no. A chłopaki dali radę. I oni połowią. Zobaczycie, że wygra ta ekipa, co tutaj jest. Najlepsze łowisko. Tylko ja niestety za bardzo karłowaty jestem. O, shit. Ale zaliczyłem wlewkę. Ja pierniczę. Ło, pierwsza taka fajna, duża w tym roku. Kurde, będę cały mokry, tragedia. Ojej. Wstyd będzie potem ściągnąć spodnie buty, nie? A, myślałem, że przejdę do kolegi, ale wybrałem złe miejsce. Dobra. Ale chyba holuje coś. Chyba coś koluje. Jechana. Dobra, słuchajcie, szkoda czasu. Uparłem się na tą miejscówkę, bo tutaj odprowadziły mi balonki. Natomiast, no nie da rady. Ciężko się wchodzi, ciężko się wychodzi, to na pewno jest minus. Balonki wcześniej odprowadzały, teraz nie. Spróbuję jeszcze przejść się tam do chłopaków. Zobaczymy, co będzie. Natomiast tamta ekipa, gdzie Mirek jest, zobaczcie, tam ta żerówa taka pomarańczowa, to Mirek Gola, on ma dwie. I myślę, że oni połowią, bo oni naprawdę tam mają taką głęboką wodę i fajne miejsce. Andrzeju, mamy cię na głośno mówiącym, opowiadaj. Pytam się,
czy coś tam łowicie z tamtej strony, bo tutaj kisza. Zapomnij, nie, kiszka jest totalna, nie odprowadzają balony, bo jestem w tym samym miejscu, co żeśmy byli. Tak? No w zasadzie schodzę już z tego miejsca. Ale pływają pomiędzy nami, wiesz, na tych parolotniach tak naprawdę, na 5 metrów. Także naprawdę, ty, słuchaj, rzeźnia, nie? To samo tutaj jest. No. Nie wiem, czy jest sens łapać, jak oni tupą tymi, wiesz, dechami, skaczą, to mogę, to prawda. Słuchaj, a tam jest obok ciebie Mirek, łowi, on ile balon ma? Dwie ponoć, mówił Okonek. Aha, dwie. No ja zaliczyłem taką dosyć sporą wlewkę, wiesz, także mi nawet jest ciężko schodzić. Ale jeszcze daję radę, idę po tam w głąb rewy po prostu, tak? Tam wiesz, na tą zatoczkę spróbować. Widzę, że tam dużo ludzi stoi, tak dosyć blisko brzegu. No idę się do nich przejść po prostu. Też będę się tam przemieszyła, bo tu jest coraz gęściej się robi. O, i jest! No. O, ale chyba w pół, ale w pół też się liczy, nie? Nie, ale zobacz, jest w szelach. Powiedzmy, że jest. Ha, była. No patrz. I kolejna balonka. Ładnie. Ucieka, skuba nam. No i twoja, jest! Chyba. A bo to... Nie w okolicy chyba. Ale to była ta moja, także musisz mi ją dać. No dobra, coś się dzieje, panowie. Okej. Okay. Teraz Andrzejus nie sfarcić tego znowu, nie? O, daleko, daleko. Masz odbierać, pamiętam. Tym razem nie zapomnę, nie? Ale to będzie pierwsza balona do podbieraka, słuchaj, w życiu. Pierwsza balona do podbieraka w życiu, jest! No normalnie szok. Dobra, ale jak jest podbieraku, to znaczy, że już chyba jest moja. No. Czekaj. Dobra. Belona na wagę złota normalnie. Panowie, co to się porobiło? Okej, zobaczcie, taka krewetka, to konie by brały na nią jak szalone. Duża krewetka, ładna. No i zielsko się pojawiło. Ale to tam nie robi. Okej, godzina do końca zawodów. Słuchajcie, ja cały czas mam tą jedną rybkę. Bardzo fajne dno, zobaczcie. Natomiast lecę chyba polatać dronem, żebyście zobaczyli, jak to wygląda z góry. Myślę, że to będzie zdecydowanie dla was lepsze niż nawet jeśli bym dołowił z jedną, dwie belony, to dla filmu będzie zdecydowanie lepsze, jak polatamy sobie dronem, nie? To leci. Włączymy. Taki alert jest. Ostrzeżenie, natychmiast odłącz ładowarkę. Tragedia jakaś. Okej. Ale zobaczcie, zalany jestem, chyba aż tak nie widać. Cały mokry. Cały mokry jestem, nie? Także jestem cały mokry, komórka też została w dupę. Teoretycznie jest wodoszczelna, bo to jest nocik. Ale no nie polatamy. Kurczę, specjalnie się urwałem, żeby polatać, nie? No. Zobaczcie.
Wszystko od wody. Wszystko pływało w wodzie, panie. Udało się odpalić komórkę. To lecimy, słuchajcie, z filmem. Rachu ciachu. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Mąż dał szansę, widzę, innym. Tak, dał szansę. Tak. Nie podtrzymał mistrza. No nie, tak żeśmy stwierdzili z nim, że tak co drugi rok będziemy, wiesz, tak się wymieniać z tymi pierwszymi miejscami. Nie może być zawsze pierwszy. No nie, nie, nie. Szansa trzeba dać innym. Tak jest. Tyde, zobaczcie, tak sobie siedzę tutaj i zobaczcie, kto siedzi koło mnie. Ada, tyde! Co słychać u ciebie? Dobrze, wszystko w porządku. Jedzenie dobre? Tak. Się zobacz, załapała też na jedzenie. Ile ryb zrobiłeś? Aż dwie. Aż dwie. Aż dwie. To ja aż jedną, a Ada wygrała, skosiła system, bo nie wchodziła do tej zimnej wody, nie? No. I grochówkę wygrała. I grochówkę wygrała, tak jest. Panowie, myślę, że zawody dosyć udane, 96 ryb złowionych, było parą zerowych, jak to zawsze na każdych zawodach, ale były też dwa komplety przed czasem złowione i jedna ładna troć. Ona się nie liczyła, ale jedna ładna troć padła. Zuzia, opowiadaj, bardzo ładny obrazek dostałem od ciebie. Ile czasu zajęło ci na rysowanie tego obrazka? 15-20 minut. Ja myślałem, że będę bardziej zaszczycony, myślałem, że pół godziny mi poświęciła Zuzia. Dobra, koniec tematu.